12% kierowców w naszym badaniu przyznało się do tego, że otrzymało w ciągu ostatnich 6 miesięcy mandat. Jeżeli to przeliczymy na ilość kierowców, którzy są w Polsce, to uzyskujemy liczbę 2 milionów mandatów, czyli mniej więcej zbliżoną do tego, co pokazują takie twarde dane policji. Za co te mandaty dostajemy? Ponad połowa mandatów to przekroczenie prędkości. I tu o dziwo królują kobiety, bo one stanowią 3/4 tych osób, które się przyznały do przekroczenia prędkości, które zostało ukarane mandatem. Na dalszych miejscach mamy takie pozycje jak inne przekroczenie przepisów, typu wyprzedzanie na podwójnej ciągłej albo pod jakimś zawracanie pod zakazem. Dużo rzadziej utrzymujemy kary za złe parkowanie. Przy kontroli drogowej przede wszystkim należy pamiętać o tym, że mamy obowiązek poddania się tej kontroli i trzeba też pamiętać, że policjanci mogą być umundurowani albo nieumundurowani. Jeżeli taka sytuacja zdarzyłaby się po zmroku, i to też jest dość ciekawa sytuacja, to jest ten moment, w którym możemy nie zatrzymać się do kontroli, ale tylko pod pewnym warunkiem, że skontaktujemy się z policją, czy to telefonicznie, czy udamy się na najbliższy posterunek po to, żeby potwierdzić, że ci, którzy chcieli nas zatrzymać, na pewno są policjantami.